zapraszam na unboxing słuchawek Fresh & Rebel Twins Rush. Z przodu informacja na temat czasu pracy baterii na jednym ładowaniu i przy pomocy etui, a także o aktywnej redukcji szumów, no i o tym, że są wodoodporne. Tak naprawdę spójrzcie, że każda strona tego opakowania dostarcza nam informacji, jest taką zapowiedzią, czego możemy oczekiwać po tych słuchawkach. Również z tyłu garść informacji, na przykład o połączeniu głosowym, o tym, że do tych słuchawek połączymy dwa urządzenia, kolor pastel pink, specyfikacja, czyli Beats and Bytes, no i taka zapowiedź tego, co znajduje się w środku, a więc nie traćmy czasu i otwórzmy opakowanie, aby przekonać się, jak wygląda zestaw. Jeżeli znacie tę holenderską markę, no to wiecie, że Fresh & Rebel dba bardzo o szczegóły, o wykonanie, o design swoich produktów. No i tak wygląda wnętrze pudełka. Mamy tutaj taki kartonik. W środku są zapasowe nakładki, zapasowe takie zaczepy, zauszniki, woreczek z mikrofibry i ładowarka. Otwieramy, no i jest kabel ładujący w pięknym pastelowym różu, pasuje do zestawu. Nie pomyli nam się ten kabel w szufladzie, dlatego że od razu widać, do których słuchawek pasuje. No i jest woreczek z mikrofibry, z logo firmy, no i z hasłem reklamowym produktu. Zajrzyjmy do środka. W środku, jak można się spodziewać, są gumowe nakładki w różnych rozmiarach, no i zaczepy na nasze sportowe słuchawki. Tak wyglądają te zauszniki, no i nakładki, które możemy dopasować do naszego ucha. Pod spodem skrótowa instrukcja obsługi. Otwieramy etui. Etui wykonane z przyjemnej w dotyku tekstury. Z przodu logotyp firmy. Jest ono małe. Z tyłu mamy port USB typu C do ładowania. Czas pracy tych słuchawek zobaczycie na ekranie. Spójrzmy teraz, jak wyglądają słuchawki w środku. Otwieramy etui. Muszę przyznać, że te słuchawki posiadają bardzo ciekawy design. Przypomina on bucik, ale spójrzcie na etui. Nie ma tutaj żadnych zawiasów. Klapka jest magnetyczna. W wytłoczeniach leżą słuchawki i podejrzewam, że jeżeli obrócę etui do góry nogami, to nie powinny one wypaść. No i właśnie tak się dzieje. Słuchawki nie wypadają z etui, a czy wypadają z uszu? Na pewno Wam o tym powiem w kolejnych nagraniach. Producent daje nam słuchawki dostępne aż w 6 pastelowych kolorach. Ten kolor, który tutaj widzicie, nazywa się pastel pink i warto zauważyć, że akcesoria dołączone do zestawu wykonane są także w tym kolorze, czyli nie tylko kabel ładujący jest różowy, ale także zauszniki, no i nakładki silikonowe, gumki również nie są przezroczyste, ale różowe. Nie powiem Wam jeszcze, jak brzmią te słuchawki, jak sprawdzają się na treningu, w codziennym użytkowaniu, ale to, co mogę Wam powiedzieć, to pierwsze wrażenie wizualne, jak dla mnie, bardzo okej.